zaprzyjaźniony wójt gminy wiejskiej Kamienna Góra. Zapraszam pana Patryka Sztausa, bo on też ma swoją nagrodę, też chciałby zabrać głos. Szanowny księże proboszczu, szanowna pani burmistrz, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tradycyjnie pojawiam się tutaj na państwa uroczystości, żeby wręczyć specjalną nagrodę wójta gminy Kamienna Góra za najpiękniejszą palmę. I w tym roku zaskoczenie i niespodzianka. Nagrodę główną wójta gminy Kamienna Góra za najpiękniejszą palmę wielkanocną otrzymuje sołectwo. No właśnie, szanowni państwo, jesteśmy tutaj po to, ponieważ szanujemy tradycję i kochamy tradycję, bo tradycja to rzecz święta, więc tradycyjnie nagrodę główną otrzymuje sołectwo. Otrzymy i zapraszam sołectwa na wybranie głównej nagrody. Nagrodą jest talon z 1000 zł do wykorzystania w kamiennogórskim markecie. Gratuluję. Proszę bardzo. Szanowni państwo, podzielę się jeszcze informacją, bowiem wczoraj w Krzeszowie Domu Kultury odbył się kolejny konkurs pali potraw wielkanocnych. Tak chciałem powiedzieć, bo jest to bardzo miłe i dla każdego gospodarza, że ta tradycja cały czas kwitnie. Niektórzy mówili, że to będzie powolutku zanikać, a tak nie jest. Na wczorajszym naszym konkursie w gminie Kamienna Góra 22 palmy zostały zgłoszone do konkursu, wykonane przez osoby dorosłe, przez dzieci. Jedną z palm wyróżnionych jest również, czy była również palma z orszem, również w kategorii najdłuższa palma. Także bardzo się z tego cieszę, że również w państwa gminie ta tradycja ciągle kwitnie. I korzystając z okazji, wszystkim mieszkańcom gminy Lubawka i Kamienna Góra chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję bardzo.